Zdziwicie się, mam słowo wiedzy. Jeżeli ktoś z was ma problemy z hemoroidami, to podejdźcie do mnie, później się o was pomodlę. Jeżeli to dotyczy ciebie, który nas oglądasz, to ja przeklinam w ogóle ten wszelki problem. Nie bagatelizuj tego problemu tylko dlatego, że nikt go nie widzi. Jezus chce, żebyś był zdrowy. I teraz przez moc imienia Jezus zostajesz uzdrowiony. Amen. Ale też powiedzieć, a propos hemoroidów, że w ogromnej ilości przypadków, z praktyki wam to powiem, jest podłoże demoniczne. Po prostu. Często trzeba związać demona, w ciągu kilku dni zniknął hemoroid. Mieliśmy dużo takich przypadków. Po prostu. Wiecie dlaczego? Po jednym z bardzo poważnych przekleństw prawa było to, że kto jest nieposłuszny Jahwe, będzie miał hemoroidy. I diabeł, to już, bo wy w ogóle wiecie, o co chodzi, prawo się skończyło. Ludzie nie są pod prawem, ale przekleństwa wypowiedziane przez autorytety, one mogą być przechwytywane przez demoniczne siły. Tak jest na przykład z Jerychem. Rozumiecie? Po prostu. Poczytajcie historię Jerycha, zobaczcie te rzeczy. Nieraz mieliśmy przypadki, że człowiek miał hemoroidy, został związany demon powodujący hemoroidy, i człowiek w ciągu paru dni nie miał hemoroidy. Po prostu. Nie? Taka jest historia właśnie hemoroidów.